W swoich wspomnieniach napisał: Codziennie obawiam się albo zabójstwa, albo zasadzki, albo powrotu do niewoli, czy jeszcze jakiejś innej niespodzianki. A wcześniej, najlitościwszy Bóg, powielokroć uwalniał mnie z niewoli i z dwunastu niebezpieczeństw, w których życie moje wisiało na włosku, nie licząc licznych zasadzek, których słowami nie jestem w stanie wyrazić. Dziś o świętym Patryku. Po latach jako osoba wiekowa. Yy, Pa, Święty Patryk napisał o sobie: Ja, Patryk, najbardziej nieokrzesany grzesznik i najmniejszy ze wszystkich wiernych, a także u wielu zasługujący na pogardę. To wiem z pewnością, że zanim zostałem upokorzony, byłem jak kamień, który tkwi głęboko w błocie, i przybył potężny pan. I w swym miłosierdziu wziął mnie, podniósł i umieścił na szczycie muru, abym stamtąd mógł głośno krzyczeć, aby odwdzięczyć się w ten sposób Panu za tak wielkie Jego dobrodziejstwa. I teraz i na wieczność dobrodziejstwa tak wielkie, że myśl ludzka nie może ocenić mnie, Wyrzutka tego świata. To jest fragment z wyznań y, świętego Patryka. No, jedno z głównych źródeł do znajomości jego biografii. Generalnie wszyscy niby wiemy, że święty Patryk wielkim świętym był. Wiemy o tym, że działał y, gdzieś tam w czasach wczesnego średniowiecza czy schyłku antyku. Natomiast gdyby się tak naprawdę przyjrzeć, to co my o nim wiemy? Podstawowym źródłem do y, jego biografii jest wydana przez Benedyktynów w Tyńcu w 2003 roku książka Święty Patryk Pisma i najstarsze żywoty. Tam między innymi znajdują się jego y, jedyne dwa zachowane teksty. Pierwszy to wyznania, krótki, ale przejmujący y, utwór, oraz list do żołnierzy. Korotyka, kiedy stawał w obronie chrześcijan mordowanych przez brytyjskich najeźdźców. Zachowały się też takie dwa najstarsze kodeksy związane z jego życiem: *Collectanea vita Tirehan. Chodzi tu o biografię autorstwa Tirihana. Oraz *Muirchu* żywot Patryka. Możemy też sięgnąć oczywiście do książki Księdza Kazimierza Panusia, święty Patryk, wydana w ramach serii Wielcy Ludzie Kościoła przez Wam w 2004 roku, ale też bardzo interesująca jest książka pana Henryka Bejdy, Pancerz Świętego Patryka, słowa mocy, które dają ochronę. Jakby nie patrzeć y, naprawdę bezcennym takim źródłem, y, często powoływanym w różnych opracowaniach na temat średniowiecznej Irlandii, na temat Iroszkotów, jest taka książka Tomasa Cahilla wydana w 1999 roku przez Media Rodzina pod tytułem Jak Irlandczycy Ocalili Cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego. O tym też będziemy mówić. Natomiast no, w, warto zwrócić uwagę na klasyczną już pozycję mitologia celtów y, pana Jerzego Gąsowskiego z 1978 roku oraz taka, y, taką bardzo interesującą pozycję y, pod tytułem Krzyż Celtów. Misterium i poezja. Autorstwa i tłumaczenia pani Aliny Krajewskiej, pięknie ilustrowana przez pana Pawła Kołodziejskiego, wydana przez wydawnictwo AA. Zresztą wcześniej w wydawnictwie M ukazała się tejże autorki też książka Modlitwa Celtów. No ale to tylko taki podstawowy zarys informacji, bo Źródeł naprawdę jest niewiele, a opracowań jeszcze mniej. Poza jakimiś tam przyczynkarskimi artykułami. Yy, można to zobaczyć w, w tym, że spora część autorów w zasadzie odwołuje się do tych samych rzeczy. Spróbujmy przyjrzeć się tej niezwykłej, i jestem przekonany, że zupełnie nieznanej postaci. Jakie są stereotypy na temat celtów? No. Dzisiaj, gdy się spojrzy w popkulturę, czy w ogólnodostępne jakieś opracowania, no to Celtowie prawda, uchodzą za takich szlachetnych pogan, którzy byli w kontakcie z naturą, e, praktykowali magię, do tego się odwołują różne ruchy New Age, m.in. te ruchy Wicca. E, Irlandczycy kojarzą nam się ze wspaniałą muzyką, to bez dwóch zdań. Zarówno z, y, możemy to usłyszeć na płytach kapitalnego zespołu Open Folk, y, Carantu Hill, który grywa muzykę irlandzką, czy kojarzymy to na przykład y, z serialem o Robin Hoodzie, gdzie muzykę y, przygotował zespół Klenet. Natomiast myślę, że najbardziej takie stereotypowe wyobrażenia oczywiście żartobliwe w komiksach i filmach no to prawda, cała gama komiksów dotyczących Asterixa i Obelixa. Tam właśnie występuje Panoramix. Taki dostojny, pogodny, yy, można powiedzieć, papa smerf. W poważniejszych opracowaniach literackich yy, bardziej nam się druidzi kojarzą z Gandalfem, ze zwładcy pierścieni. Ale pamiętajmy, że Gandalf po pierwsze. Nie był magiem. We Władcy Pierścieni on jest zupełnie inną kategorią antropologiczną. A druga sprawa, że Gandalf miał więcej cech ze Świętego Patryka niż od Druidów czy, czy tego przykładowego Panoramiksa. Jacy byli Celtowie naprawdę? Jakie były realia? Oczywiście panował wśród nich kult sił przyrody i płodności, ale była to magia, czarna magia, pełna pychy i mocy. Tym się różni zresztą magia od religii, bardzo upraszczając, bo w magii mag jest tym, który za pomocą znanych praktyk, formuł i działań wpływa na otaczający świat. Natomiast w religii, jest zupełnie inaczej. Mianowicie, człowiek prosi Boga, by ten wpłynął na otaczający świat. Różnica znaczna, zwłaszcza gdy spojrzymy na początek wszystkiego, czyli w magii, to ja rządzę i to moje ego, mój taki egocentryzm, moja taka pycha związana z tym, że posiadam moc jest dominująca. Natomiast w religii dominuje postawa pokory. Ty możesz wpłynąć na moje życie. Oczywiście czcili święte drzewa, źródła, kamienie, kurhany, praktykowali kult bóstw astralnych, czyli niebiańskich, totemicznych. Oczywiście był święty ogień, kult przodków i herosów. Ale drodzy Państwo, jakby się tak przyjrzeć dokładnie, to religia Celtów bardziej przypominała apokalipto Mela Gibsona niż pogodną, taką harmonijną wizję sił przyrody, z którymi współpracowali Celtowie. Przede wszystkim, warto pamiętać, pisze o tym już Julius Cezar i Diodor, że praktykowali krwawe ofiary z ludzi. Pierwsza rzecz. Druga, wśród tych ofiar było też palenie żywcem. Cezar opisuje takie obrzędy celtyckie, galijskie, kiedy robiono ogromną, wielometrową taką kukłę w kształcie człowieka i w, do tej kukły wpłynęło. Wprowadzano bardzo dużo osób, po czym tę kukłę podpalano, i jednym z objawów oddawania czci było to, że palono żywcem. Zresztą nie tylko tak, bo składano na przykład ofiary w ten sposób, że wieszano je na drzewach po prostu powieszenie ku czci sił, prawda. Astralnych, czy tam y, 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 sił rolniczych. Topiono. Topiono w bardzo okrutny sposób. Zresztą wróżono z krwi zabitych, na przykład z tego, jak wypływa krew ofiary po podrżnięciu gardła. Zabijano dzieci. Y, praktykowano y, y, między innymi ofiarę z pierworodnych. Pierwocin darów natury, ale też zabijano często co trzecie dziecko jako znak posłuszeństwa bogom i proszenia ich o błogosławieństwo. Co jeszcze? No, rytualny kanibalizm. Dzisiaj ci wszyscy miłośnicy tej naturalnej, pogodnej, pełnej kontaktu z naturą religii, nie wspominają o tym, że na przykład wśród Celtów dominowała dekapitacja. Czyli tak, odcinano głowy, czy to w, czy po, po bitwie, czy w trakcie bitwy, czy w ofierze. Noszono je przy sobie jako trofeum. Wyobraźmy sobie takiego Celta, który wracał do domu, a przy pasie miał kilka głów obciętych. Wieszano je przy uździe jako ozdobę, wieszano na ścianach domów, później przechowywano je w skrzyniach. Czasami nawet przez wiele pokoleń zbierały się tego całe skrzynie głów, które później przy kielichu y, pokazywano gościom i szczyco szczycono się tym. Notabene y, praktykowano też picie. Z kielichów wykonanych z czaszek ludzkich. W kamieniu też rzeźbiono obcięte głowy. Generalnie, jak mówiłem, bardziej apokalipto Mala Gibsona. To była religia i kultura okrutna, krwawa, bezwzględna i naprawdę przerażająca. Celtowie w trakcie walki czy przed walką wpadali w trans bojowy, trochę jak Wikingowie mówiono o tym, że przeobrażają się w potwory. Pan Henryk Bejda w swojej książce o pancerzu św. Patryka mówi, że być może były to autentyczne objawy opętań, w co jestem w stanie uwierzyć, zważywszy na cały kontekst tego wszystkiego. W XIII wieku, czy w XII, przepraszam, w jednej z kronik napisano Demony kryły się za każdym źdźbłem trawę. Przerażający świat, przerażająca wizja. Co w takim razie możemy powiedzieć o samym świętym Patryku? Patryk nazywał się Magonus Sucatus Patricius. Czyli mamy tu Nomen, Nomen Gentile i Prenomen. Jego imię to było Magonus, nazwisko można powiedzieć, sukatus. Natomiast Patrycjusz to było y, takie nazwisko rodowe, powiedzmy, jak Cezar w wypadku y, Juliusza Cezara. Y, urodził się prawdopodobnie w okolicach roku 385, czyli mniej więcej y, w tym czasie. Kiedy święty Augustyn przystępował do Chrztu. Obaj żyli tutaj, można powiedzieć, równolegle. Gdy Patryk się rodził, Augustyn też się rodził, tylko w innym znaczeniu. Mieszkał w Brytanii, ale rzymskiej. Tam, gdzie jeszcze sięgały wpływy Imperium Romanum. Być może była to południowo-wschodnia Anglia. Jego ojciec to był Kalpurniusz. On był diakonem i dekurionem. Dekurion to był taki można powiedzieć urzędnik. Matka, niewiele o niej wiemy, nazywała się Koncessa, być może mówiła w języku walijskim. Ale wiemy na pewno, że do 16 roku życia Patryk generalnie był bez wykształcenia, nie miał znajomości Pisma Świętego, nie miał znajomości prawa czy to Bożego, czy rzymskiego. Nie był zaangażowany religijnie. Niewielką miał znajomość wiary. Mówił bardzo słabo. słabo, miał bardzo słabą znajomość łaciny, nie miał wyrobienia językowego. Później widzimy w jego pismach, że miał taki dosyć ciężki styl, ale co mnie ujmuje, bardzo prosty. W jakim języku mówił? No może była to taka mieszanka języka brytyjskiego, walijskiego ze strony matki, jakiejś brudnej łaciny, tak zwanej. Czyli to, co później w średniowieczu zostało w wielu miejscach praktykowane, i co wyparło tą klasyczną łacinę rzymską. No i być może to już później. Była w tym też mieszanka języka irlandzkiego, także on dla, dla nikogo nie był swój, bo dla Brytyjczyków to on był taki jakiś irlandzko-łaciński. Dla Irlandczyków czy yy, można powiedzieć, że on też yy, językowo się bardzo odróżniał, wszyscy widzieli, że po prostu nie umie mówić. Patryk w wieku 16 lat został porwany przez korsarzy. W niewoli był około 6 lat. I został sprzedany jako niewolnik królowi Miliuka. W Irlandii już jako niewolnik. Pamiętajmy, że był to 16-letni chłopiec, czyli z jednej strony to już była osoba dorosła według wizji tych czasów, ale z drugiej strony był to no, podrostek. Ciężko pracował jako pasterz, niewolnik, czyli pozbawiony jakichkolwiek praw. W samotności, w głodzie, w zimnie, w nagości, przebywał w górach i tam się zaczęły z nim dziać ciekawe rzeczy. Bo po kilku latach, pozostawiony sam sobie, zaczął przeżywać nawrócenie. Mo musimy pamiętać o jego osamotnieniu. To społeczeństwo naprawdę bardzo się różniło od tego, co znał z domu, ale też sama cywilizacja celtycka była no, szczególna. Po pierwsze, była to kultura, która była na wyspie oddzielonej od reszty świata. Nie było miast, wpływów rzymskich panował ustrój rodowy, taki pełen cech społeczeństwa archaicznego. Tradycyjne prawo. Jak mówiłem, brak zagrożeń zewnętrznych, za to nieustanne wojny wewnętrzne. W tym wszystkim gospodarka, taka agrarna, hodowlana. Generalnie była to kultura, w której dominowały rody. Kilkadziesiąt rodów miało swojego władcę. Tych władców w ogóle w Irlandii było kilkudziesięciu. Każdy z nich był królem swojej, można powiedzieć, grupy rodzinnej. Natomiast oni sami podlegali jednemu bądź dwóm, trzem królom, którzy sprawowali władzę zwierzchną. I społeczeństwo dzieliło się na wojowników, rolników, kapłanów. Ci kapłani to byli. Yy, druidzi charakteryzowali się białą szatą, nosili złoty sierp, byli zwolnieni z danin służby, ale tak jak mówiłem, to byli magowie czerpiący z ciemnych mocy. Zajmowali się wprawdzie badaniem natury, yy, ale ich rola polityczna i sądowa. Była ogromna. Król to, królowie konsultowali z nimi swoje plany, i wtedy druidzi określali też pewne cele, pewne tabu, nakazy, zakazy, i tworzyli takie bractwa pod wodzą naczelnego maga. Natomiast drugą taką grupą kapłańską byli filidzi. Oni nosili honorowy płaszcz i oni właśnie nosili magiczną różdżkę. Zresztą z tej grupy Zaczęły się bardzo liczne nawrócenia pod wpływem świętego Patryka. Byli to wróżbici, przepowiadacze przeszłości, wieszczowie. Ciekawe, że przybyciem Patryka zwiastowali już dłuższy czas upadek współczesnego im świata i przyjście zwiastuna nowego świata. Zajmowali się wywoływaniem, zaklinaniem duchów. Nekromancją pewnie też znali moc zaklęć, klątw. No i co ważne, yy, praktykowali też pamięć. To znaczy, to oni zajmowali się i mieli ogromną znajomość mitów, legend, rodowodów. To byli poeci, ale na pewno nie w tym dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Trzecią grupą kapłańską byli Brechoni. Oni znali prawo, interpretowali je. Na przykład, jakie odszkodowanie ma dać właściciel pszczoły, która urządliła sąsiada, albo jakie zadośćuczynienie za to, że kot wypił trochę mleka sąsiadowi. To były bardzo takie szczegółowe, można powiedzieć, wręcz faryzejskie rozróżnienia, ale oni znali prawo. I to były te trzy grupy kapłańskie. Druidzi. Filigi i Brechoni. Ale w społeczeństwie też ważną rolę pełnili lekarze, którzy leczyli no przede wszystkim magią i wróżbami. Bardowie, kowale. Trzeba pamiętać, że w tych czasach zawód kowala był bardzo związany z magią. I to potężną magią. Pisze o tym dużo Mircea Eliade, taki religioznawca. Szanowani byli rzemieślnicy, Natomiast najniżej byli rolnicy, chłopi, pasterze i zupełnie poza prawem niewolnicy, czyli jeńcy. I generalnie wś wśród tych grup poza prawem były tak zwane wilki. Wilki to byli kryminaliści, ludzie wygnani, ale tak właśnie też traktowano Świętego Patryka. No więc wróćmy do tego Patryka. Patryk nawraca się. Ma częste wizje. Pojawia mu się anioł, który przedstawia się jako Wiktoryk. Oczywiście nie jest to imię znane z Pisma Świętego. Można przypuszczać, że ten Wiktoryk to po prostu zwiastun zwycięstwa, albo anioł zwyciężający, albo posłaniec zwyciężającego Boga. Patryk zaczyna przeżywać Swoistą metamorfozę, metanoję. Staje przed świtem, bardzo długo się modli. Gdy jest sam na tych pastwiskach, często, prawda, zmrożony śniegiem, czy deszczem, czy lodowatą nawałnicą, modli się. Gdy zapada zmrok, modli się. Wstaje w nocy, modli się. Pamiętajmy, że mówimy o chłopcu porwanym w wieku 16 lat. Coś takiego w nim zaistniało, że zaczął przeżywać swoją wiarę, być może jako ostatnią deskę ratunku w tym całym y, przerażającym y, doświadczeniu, jakim było to porwanie i bycie niewolnikiem. W pewnym momencie, było to po sześciu już latach, otrzymuje wezwanie do powrotu. Słyszy głos oto został przygotowany twój okręt decyduje się na ucieczkę z głębi lądu do morza było około 300 kilometrów. w związku z tym wyrusza a pamiętajmy że był uciekającym e, niewolnikiem co nie zwiastowało niczego dobrego gdyby został złapany przybywa na brzegi okazuje się, że rzeczywiście jeden z okrętów ma zostać wyprawiony w stronę Brytanii. Prosi o przyjęcie. Yy, załoga odmawia. On się wtedy ukrywa gdzieś w krzakach, modli się w ukryciu, bo, tak jak mówię, nie chciał, żeby miejscowi zorientowali się, że jest zbiegłym niewolnikiem. I wtedy ktoś z załogi przychodzi i mówi mu: Przyjdź, popłyniesz z nami. Przepływają przez morze, docierają do Brytanii i okazuje się, że trafiają na wyniszczone pustkowie. Być może były to czasy y, związane y, z atakami różnych plemion germańskich. Niemniej przez 28 dni błądzą. Być może się zgubili, krążyli w kółko, aż w końcu poganie mówił do niego: tyle mówisz o swoim wielkim Bogu. To może byś pomodlił się, abyśmy mieli co jeść, bo przymierali głodem. Patryk mówi: Mój Bóg wszędzie ma wszystko, co potrzeba. Jeżeli pomodlicie się do Niego, na pewno dostaniecie pomoc. I rzeczywiście oni wzywają Boga Patryka. I niedługo później trafiają na stado świni, na miód leśny i każdego dnia mają już żywność, co jest zdumiewające. I po ośmiu dniach trafiają do jakiejś osady i odnajdują skupiska ludzkie. Patryk wraca do rodziny. Rodzina można by tak sobie wyobrazić, jest wstrząśnięta w pozytywny tego sposób jego powrotem. Być może już go pożegnali, być może mieli za martwego. Chcą, żeby został z nimi do końca życia, żeby już ich nie opuszczał. Ale on znów ma wizję. Anioła, Wiktora, Wiktoryka ma nawet wizję Jezusa Chrystusa, a raczej jego głos który mówi mu, to mówi do ciebie ten, który oddał za ciebie życie. Posłuchajmy fragment z wyznań patryka. Powtórnie po kilku latach znalazłem się w swojej rodzinie w Brytanii. Przyjęli mnie jak syna i zaklinali, abym już nigdy więcej od nich nie odchodził po tylu rękach, które zniosłem. Jednakże tam właśnie, w widzeniu nocnym, zobaczyłem człowieka przychodzącego jakby z Irlandii, któremu na imię było Wiktoryk, z niezliczonymi listami. Wręczył mi jeden z nich i przeczytałem jego początek zawierający uwaga apel Irlandczyków. A kiedy czytałem głośno początek listu w tej wizji, Wydawało mi się, że w tej chwili słyszę głos tych, którzy przebywali w pobliżu lasu Fochlotch. To, to był taki święty las, związany właśnie z obrzędami celtyckimi, znajdującego się blisko Morza Zachodniego i tak krzyczeli, jakby jednymi ustami: Błagamy cię, święty chłopcze, abyś jeszcze przyszedł. I przechadzał się między nami. Przechadzał się między nami od razu nam się kojarzy z wizją e, z, z dziejów apostolskich, gdzie w czasie snu e, pojawia się człowiek wzywający świętego Pawła do przybycia na kontynent europejski. W każdym razie, Patryk decyduje się na to, żeby zdobywać wiedzę, której do tej pory nie miał i może nawet nie chciał. Czy udał się do jednego z klasztorów w Galii? Niektórzy mówią właśnie, że był uczniem świętego Germana. Czy zlokalizował się w jakimś miejscu w Brytanii? Tego nie wiemy. No bardziej wydawałoby się, właściwe jest przypuszczenie, iż wybrał się do Galii. I tam... Przy jego nieporadnej i słabej znajomości łaciny zostaje wyświęcony na diakona, na kapłana, a później w ogóle na biskupa. Chce płynąć do Irlandii, ale jest powstrzymywany. Warto tutaj sięgnąć jeszcze do takich wypisów z kolektanea vita Tirehan, gdzie napisane jest tak. Koniecznie chcieli się udać przed końcem do lasu Fochlot, to już z czasów późniejszych, aby spędzić tam drugą wielkanoc. Patryk słyszał bowiem głosy, uwaga, synów wołających głośno w łonach matek: Przybądź, święty Patryku, i wybaw nas. W Murichu, czyli w tym żywocie świętego Patryka, yy, są też takie relacje z wcześniejszych tych czasów, jeszcze z pobytu w Brytanii. W częstych widzeniach odwiedzał go dawny wierny przyjaciel, anioł Wiktoryk. Wtedy to podczas widzenia Patryk oczywiście usłyszał. Wołają cię synowie i córki. Lasu Fochlot. Czy mamy tutaj takie jednoznaczne, powtarzające się nieustannie wezwanie: przyjdź i ratuj nasze dusze. S. O. S. Ratujcie nasze dusze. Patryk jest powstrzymywany. Uważa się, że jego znajomość łaciny może mu przeszkadzać w tym, by nawracać pogan. Pamiętajmy zresztą, że on nie był pierwszym, który wyruszył do Irlandii. Wiemy, że papież za czasów papieża Celestyna I, do Irlandii, do jednej ze wspólnot, został wysłany Palladiusz. Nie wiemy nic na temat tego, tej jego wyprawy. Nie wiemy, czy dotarł, nie wiemy, czy w ogóle był tam wśród tych potrzebujących. Także można powiedzieć, palma pierwszeństwa, palma apostoła Irlandii przypadła świętemu Patrykowi. W okolicach 432 roku, czyli tutaj Patryk miałby 47 lat, co na te czasy jest już dosyć znacznym wiekiem, z pomocnikami, kosztownościami, darami wyrusza do Irlandii. Co się okazuje? W Irlandii jest całkowita niewiedza na temat chrześcijaństwa i Pana Jezusa Chrystusa. To pewnie Patryk już wiedział wcześniej. Bardzo często napotykał różne zagrożenia, zamachy, próby zabicia go, zwłaszcza przez druidów, którzy bali się utracić swoje wpływy. Niemniej miejscowi cenili Patryka za jego odwagę. To ceniono. Wprawdzie był uważany za wilka którego każdy może bezkarnie zabić. Ale widziano jego miłość i troskę o miejscowych. I widziano to, że nie boi się stanąć przed tymi, którzy nie tylko go nie akceptują, ale chcą się go pozbyć. Wprowadza taką, można powiedzieć, typową dla niego inkulturację, czyli łączy te elementy kultury celtyckiej z pobożnością chrześcijańską. Pierwszym nawróconym jest Dichu. To był taki rolnik, który początkowo chciał zabić Patryka, bo myślał, że on i jego towarzysze chcą ukraść jego stada. Próbuje nawrócić króla Miliuka, czyli tego, którego był niewolnikiem, niemniej tamten zdecydowanie odmawia i podobno nawet, a był już pewnie wiekowy, dokonuje samospalenia razem ze swoim dobytkiem. Patryk przeżywa to bardzo w swoich tam źródłach, wspomnieniach czy w kronikach, jest cytowany: Jak mówi, nie rozumiem. Bóg wie, ale ja nie wiem, nie rozumiem. Chrzci i bierzmuje później już oczywiście tysiące ludzi. Tworzy podwaliny kościoła, wyświęca prezbiterów, biskupów, a nawet daje welony dla dziewic. Pobożność Patryka jest typowa dla tego miejsca i dla tych czasów. Pamiętajmy, że jest to schyłek starożytności. To jest już można powiedzieć początek mrocznych czasów. Nie dlatego, że średniowiecze to są mroczne czasy, ale tak jak w historii Grecji przed okresem archaicznym były, tak, tak zwane mroczne czasy, o których nic nie wiemy. Za wyjątkiem tam jakichś śladów. Podobnie jest z kulturą tego okresu. Imperium Romanum rozsypało się jak domek z kart, a jeszcze nie zaczęły się tworzyć podwaliny nowego świata, którego my jesteśmy dziedzicami. Więc tak, często odmawia i śpiewa hymny, psalmy, modli się pod każdym krzyżem. Zresztą Święty Franciszek radził braciom, zalecał, żeby widząc krzyż na horyzoncie, mówili tą słynną modlitwę: "Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, że przez krzyż Twój święty odkupiłeś świat". Pamiętajmy, że w tych czasach nie było jeszcze Pana Jezusa w tabernakulach, gdy widziano na horyzoncie krzyż, to był punkt odniesienia Jezus Chrystus. W związku z tym zaczyna wprowadzać elementy praktyk, też liturgicznych. W pie w podczas pierwszej Wielkanocy zapala pierwsze światła. To była prerogatywa króla. Chodziło o to, że ten, tego dnia, to dla, oczywiście dla pogan nie była to Wielkanoc, zapadały ciemności w całej Irlandii i ogłaszano, że kto zapali światło, ogień wcześniej niż. Król zostanie stracony. I tak się dzieje. Święty Patryk, nie bacząc na to wszystko, zapala ogień, ale jest to ogień z martwych wstania. To wywołuje później duże zamieszanie. Są nawet próby zabicia go przez króla, ale tutaj cudowna moc Boża sprawia, że Patryk ze swoimi chrześcijanami zostaje uratowany. To są też Czasy, kiedy Patryk uczestniczy w swoistych pojedynkach cudów z druidami, zwłaszcza w tarzy, trochę jak Mojżesz w Egipcie. Druidzi i inni próbują pokonać go swoją mocą. Mamy taką sytuację, w, no, cały szereg różnych okoliczności, które przypominają prawda, Szymona Maga, który walczy ze świętym Piotrem. Niemniej trzeba pamiętać, że to była specyficzna społeczność. Patryk jest przekazicielem mocy Boga. Czyli to nie jest tak, że on swoją mocą pokonuje, natomiast dokonuje cały szereg cudów, y, y, które są związane z tym, że no, jego odbiorcy stanowili taką właśnie grupę. Oni reagowali na to, co mogli zobaczyć w zjawiskach natury, w zjawiskach zewnętrznych. W związku z tym Bóg posłużył się Patrykiem dokładnie w taki sposób. Kiedy był cały szereg różnych wydarzeń, w których Patryk coś przepowiadał, na przykład to, że pracujecie w niedzielę, nie przyniesie owoców, i następnego dnia pojawiała się jakaś potworna burza, która niszczyła wykopane rowy. Albo kiedy Patryk jest atakowany, czy stoi przed grupą druidów, i w pewnym momencie podnosi rękę, i jeden z tych druidów pada martwy. Nie należy tego rozpatrywać według dzisiejszych kryteriów. Druidzi rozbiegają się przerażeni. Bóg okazał moc swego ramienia. Kiedyś, jeden z nawróconych Zapytany przez Patryka w Pałacu Królewskim powiedział: Nie wiem, dlaczego podniosłem się na Twój widok, aby uczcić w Tobie Twojego Boga, ale widzę iskry ogniste spadające z Twoich warg na moje, światłem wizji, obrazów. I później mówi: Przyjmę chrzest Pana, który jest z Tobą. Legendarne jest nawrócenie y, takiego rozbójnika, Mac Kuilla, który później zresztą podobno został biskupem. Widzimy cały szereg takich wydarzeń. Patryk całe swoje życie poświęca Irlandii. Całe. Zmarł prawdopodobnie 17 marca, bo tak pokazują prawie wszystkie kroniki. Natomiast jego rok śmierci nie jest pewny. Mówi się, że zmarł między

Gdyby to był późniejszy czas śmierci, no to by to już było kilka, kilkanaście lat przed tym, jak chrzest Chlodwiga i początek Francji zaczyna szereg zmian na terenie Galii Europejskiej. Do dziś nie bardzo wiemy, gdzie jest miejsce jego pochówku, jaka była kontynuacja misji świętego Patryka. No Pod wpływem licznych nawróceń powstaje. Monastycyzm irożkocki, podwalinny pod cały szereg klasztorów. Później dziedzictwem Patryka zajmują się jego następcy. Tutaj mamy kolumbana Starszego, czy kolumbana młodszego, no to już jest 597 rok czy 615, ale to oni właśnie przechowali antyczne dziedzictwo Europy gdy Hunowie, Germanowie w czasie wędrówki ludów gdy atakują Imperium Romanum kiedy, kiedy wandalowie niszczą Italię czy y, północną Afrykę w tym czasie cywilizacja europejska zaczyna istnieć w Irlandii po latach Czyli już po śmierci Patryka Misi i zaczęli wpływać na dwory królewskie w Galii, w Germanii. Przywrócono znajomość pisma, specjalną można powiedzieć grafikę pisma Roszkockiego. Dzięki temu mogli zapoczątkować renesans karoliński. I ten renesans karoliński Stał się fundamentem chrześcijańskiej Europy. To, że mamy dzisiaj przechowany cały szereg dzieł antycznych, to, że Europa ma fundamenty chrześcijańskie, katolickie, to zawdzięczamy w znacznym stopniu mnichom z Irlandii. No a tych nie byłoby. Gdyby nie święty patryk. Domykając, no wielu z nas słyszało o czyścicu świętego patryka, o takim miejscu kultu. Wielu z nas pewnie zna, a jak nie zna, to zachęcam do zapoznania się z pancerzem świętego patryka. To tak zwana lorika. Nazywano to wielką modlitwą, albo nawet nosiło to nazwę ryk. I Elenia. Dla Celtów było to zwierzę święte, więc jego śpiew, można powiedzieć, był oznaką mocy. A być może po prostu jest to błąd w wymowie, bo bardzo podobnie po irlandzku brzmi tworzenie niewidzialnych zaklęć. Więc pewnie ta lorika, która szczyt popularności osiągnęła już w VII wieku, prawda? łączona ze świętym Patrykiem już gdzieś od 8 9. wieku, na pewno już w Liber hymn, Hymnorum w XI wieku, jest prawdopodobnie autorstwa samego Patryka, albo została skompilowana na podstawie jego takich modlitewnych inkantacji. Warto sięgnąć do pancerza św. Patryka. Szczególnie zachęcam do tego tłumaczenia, które znajduje się w książce pana Henryka Bejdy Pancerz Świętego Patryka. Myślę, że tutaj podsumowaniem tej zawartości pancerza no to, to, to jest można powiedzieć rozwinięcie Psalmu 91, czy, czy tego, co mamy w szóstym rozdziale listu do Efezjan, albo w piątym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. To jest można powiedzieć taka, takie rozwinięcie w oparciu o słowo Boże modlitwy, która ma sprawić. Że staje się tarczą dla chrześcijanina wzywającego pomocy przeciwko siłom zła, a w tych czasach i niestety również w dzisiejszych, te siły zła były bardzo realnie obecne. Zresztą w księdze Izajasza jest napisane: Przywdział sprawiedliwość jak pancerz. I hełm zbawienia włożył na swą głowę. Taki był właśnie święty Patryk. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Piotr Podlecki.